imieniu organizatorów, miejscowego koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Siedlisku Kościelcu, witam Was wszystkich na głównej sali pod samolotami w domu w polskim imienia Żyrki Figury na Kościelcu, na imprezie, którą zaafirmujemy nasze święto niepodległości. Patrzycie, widzicie setkę. Myślicie, żeśmy zapomnieli dać 101? Nie, setka jest dlatego, ponieważ świętujemy odzyskanie niepodległości do roku 2022, a to z powodu tego, że w roku 1922 została część Górnego Śląska dołączona do Polski. Z tego powodu świętujemy od roku 1918 do roku 1922. Czyli setka będzie nam towarzyszyła do roku 2022, a w roku 2022 będziemy mieli także dalszą uroczystość, nie mniej, powiedzmy taką wielką, a mianowicie 90-lecie tragedii na Kościelcu, katastrofy lotniczej, które zginęli Żyrko i Figura. Proszę Państwa, 28 października 1918 roku zniknęło nowe państwo, państwo czechosłowackie. 11 listopada 1918 odrodziła się Polska. No i od tego roku powstała, bo to i tak powstało. Zawsze mówię, że odrodziła. Ona nigdy nie zaniknęła, tylko po prostu doszło do odrodzenia, czyli do zmartwychwstania. Powiedzmy, co się stało. A tutaj mi ktoś podpowiadał? Powrotu na mapę Europy. Powrotu do mapy Europy, tak. Odrodzenie. Bo jak zawsze mówię, ona nigdy nie ona była, wprawdzie zniknęła z mapy, ale jest. Proszę Państwa, dzisiejszym spotkaniem chcieliśmy dołożyć tę cegiełkę do tych uroczystości, a z takim naszym zwyczajem na Kościelcu jest, że zawsze po tej uczcie, powiedzmy, duchowej, mamy ucztę kulinarną i zapraszamy na to dobre, co z Polski i to dobre, co z Czech, a głównie to dobre, co z Polski. Czyli mamy specjalnie fajny, zgotowany żurek przez naszego kolegę Andrzeja Szlibę. Mamy smakołyki z Polski, są rybki, są kiełbaski i mamy smakołyki z Czech, między innymi twaruszki. Czyli później proszę się delektować, ale to aż po tej uczcie duchowej. Uczta duchowa zacznie się za chwilę, ponieważ na scenę za chwileczkę podejdą do nas ci, albo to, co mamy na założeniu najlepsze, czyli nasze dzieci, dzieci z polskiego szkoła i przedszkola, z Cieliska imienia Żyrki i Figury. No może z przedszkola tak aż nie, ale może z tej szkoły jedno. A później przedstawię dalszą niespodziankę, grupy ta, jak się to fajnie rymuje, grupa z czeskiego Cieszyna, ale to może aż później. Czyli na początek zapraszam to, co mamy najlepsze na założeniu, czyli nasze dzieciaki. Brawa! Nieposłuszna łyżka, żadne łyżki nie grymaszą nad płatkami i nad kaszą. A ta jak zobaczy grysi, to grymasi i kaprysi. Gdy są płatki na śniadanie, łyżka bokiem patrzy na nie. Jedną nogą rusza w drogę i ucieka na podłogę. Sosem skacze po kanapie, każdą zupę w mikro schlapie. Gdy zobaczy baś lub chłodnik, to wylewa go na chodnik. Przed krupnikiem i czerniną zmyka prędko za pianino. A makaron, ten z rosołu, ciągnie dookoła stołu. Wreszcie przyszedł Zbyszka dziadek i rzekł: dziwny to przypadek. Zbyszek schudł, zmizernia zgłodniał, bo nic nie je od tygodnia. Wciąż mu marsza grają kiszki, czyjej winy z winy łyżki. Łyżka cicho niby myszka wysłuchała tych zarzutów i ze wstydu się zmieniła w łyżkę do wkładania butów. Thank you.
Abyśmy wiedzieli, kogo później będziemy w przyszłości słuchali. Czyli proszę. Dorota Glas. Brawa. 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 A teraz w dalszym programie występują dalej nasze dzieci, nasze uczniowie z Polskiej Szkoły Muzyki i Dziedzictwa, przed Państwem na harfie.
Przedstawi dalszy punkt programu, a raczej może przedstawi to, co czeka nas na wycieczkę i to, co też mamy najlepsze. Cieszymy się. Dziękuję Ci, Radku, bardzo serdecznie. Witam, Szanowni Państwo, w ten jakże dzisiaj charakterystyczny listopadowy podwieczór. Witam Was na spotkaniu biesiadnym, jak mi było powiedziane, co dobre, z Polski i z Czech. Ale to pytanie jest moim zdaniem trochę kontrowersyjne, ponieważ ktoś mówi, a dobry jest wasz, a ktoś powie, ale lepsze kulajda albo twaruszki. Nie tak zawsze. Jednym się podoba to, drugim o tamto. Ale myślę i wierzę, że wszystkim nam tutaj z Polski i z Czech ten dobry, ten piękny, ten rodzinny, nasz wspólny jest Śląsk Cieszyński. A o tym, jak jest piękny, jak go uchwycili fotograficy, możecie Państwo przekonać się, oglądając te tutaj zdjęcia, które są wystawione w sali u Was, w Domu Wielkiej Kultury. Są to zdjęcia autorów, fotografików przesłanych do konkursu fotograficznego ogłoszonego w marcu w roku 2018 przez miejscowe koło PZK Oczyski Cieszyn Centrum. Wystawione prace zostały wybrane przez profesjonalne jury. 5 prac zostało nagrodzonych, a 15 wyróżnionych. Między innymi jest tutaj jedna praca członkini kameralnego zespołu śpiewaczego Ta Grupa i prezeski naszego towarzystwa sportowo-turystycznego, ale nie powiem które. Jak będziecie oglądać, na pewno sami zobaczycie. Szanowni Państwo, ja teraz zaproszę na scenę powtórnie zaproszony kameralny zespół śpiewaczy Ta Grupa. Dlaczego powtórnie? Kochani, zapraszam Was na scenę z Panią Dyrektorą. Dlaczego powtórnie? Myśmy tutaj wystąpili w roku 2015 na imprezie czy na spotkaniu również świętującym niepodległość Polski. W tym czasie myśmy prezentowali utwory patriotyczne. Tym razem zdecydowaliśmy i wybraliśmy dla Was utwory z naszego repertuaru nie tylko z Polski, nie tylko z Czech, ale z różnych zakątków świata. A to, co najlepsze, to będzie na końcu. To właśnie będzie z Polski
i z Czech, ale o tym może trochę później. Przed Państwem kameralny zespół Śpiewaczka Grupa, działający przy miejscowym kole PZK Czeski Cieszyn Osiedli. Dyrygentem zespołu jest pani Joanna Nowicka. Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim, nie tylko, która, muszę to powiedzieć, na nasze występy przyjeżdża ze swoim małżonkiem, panem Jerzy. Ale skąd? Z królewskiego miasta Krakowa. Na każdy występ, który jest poza poniedziałkiem i wtorkiem, przyjeżdża właśnie z Krakowa. I tak, dzisiaj nie tylko wystąpi ta grupa, ale również wystąpi charyzmatyczny głos emerytowanego barytona opery komicznej w Berlinie, którego znacie, ponieważ też tu występował w roku 2015 pan Klemens Słowiączek. Ale później mamy jeszcze niespodziankę dla was, no to jeszcze przedstawię akompaniatora. Akompaniatorem jest od początku nasz Romuald Gąsior. Pani dyrygent powiedziała, że już dosyć gadania, teraz rozpoczynamy śpiewanie. Proszę Państwa, ja od siebie chciałam tylko dodać, że mamy ogromną trenę, ponieważ wystąpiliśmy po tak znakomitych artystach, którzy tak wysoko podnieśli poprzeczkę, że teraz będzie nam naprawdę trudno się utrzymać na tym poziomie, ale będziemy robili wszystko, co w naszej mocy. Poza tym nie wiedziałam, ponieważ ja pracuję z chórem dopiero od roku, nie wiedziałam, że jesteśmy tutaj zaproszeni powtórnie, a mój profesor Henryk Czyż, znakomity dyrygent polski, zawsze mawiał, że najtrudniej być zaproszonym drugi raz. Bo pierwszy raz to jeszcze nie wiadomo, co się zaprezentuje. I no, pierwszy raz jest łatwo być zaproszonym, ale drugi raz, jeżeli się już zaproszonym jest, to znaczy, że wszystko za pierwszym razem było dobrze. Więc ja taką mam nadzieję, że ten drugi raz się okaże również potwierdzeniem wysokiego poziomu zespołu i kiedyś jeszcze po raz trzeci się spotkamy. A teraz... Staram się nie spaść. Ale gdybym spadła, to proszę się nie przejmować, a kurna śpiewać dalej. Thank you.
samotnego Klemensa, może nie samotnego, bo z Państwem zostawiam. Także... Zaśpiewamy dwie piosenki, jedną od, nazywa się Kozak od Moniuszki, Stanisław Moniuszki, a druga jest Hulanka od Fryderyka Chopina.
mojej pracy, proszę Państwa. Taka poza artystyczna. O, dziękuję. Proszę Państwa, zaśpiewamy teraz dla Państwa taką pieśń Kimcjon, która oznacza, że z Syjonu pochodzi Tora. To jest pieśń, którą wykonamy po hebrajsku. Na bezpieczny.
polską w języku ukraińskim, wcześniej pieśń żydowską w języku hebrajskim. Teraz, proszę Państwa, zagadka. Następna pieśń to będzie pieśń, której mam nadzieję może ktoś odgadnie język. Jakiś poliglota. Polaszmy. Zaraz zobaczy. Tych tu naszych śląskich czystych głosów. Dwie linie na śniegu kończyły się u płotu. Odpiłem narty. To tu? Maleńki domek drewniany na zboczu góry. Jakaś dziewczyna w kierpcach wychodzi przed drzwi. Dzień dobry. Czy tu mieszka pani Gwarkowa? Na docz? Mówi dziewczyna i woła ku siebie: ciotko, tu kiedyś i do was piszę. Była to Jadwiga Legierska, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to właśnie ona. Wszedłem do środka. Wyłuszczyłem dokładnie chytrze przemyślany plan. Chodzi o dwie rzeczy. O agitację na wsi. Nie polityczną, ale taką kulturalną, jeśli tak można powiedzieć. Trzeba rozpropagować sprawę zespołu Śląsk, który będzie żywym odzwierciedleniem również i beskidzkich zwyczajów, pieśni i tańców. Zorganizujemy szkubaczkę.
Młodzi się trochę rozkręcą, pośpiewają, potańczą. Zobaczymy, kto ma głos, a kto nie. Kto dobrze tańczy, a kto źle. W zabawie nie będą się krępować. Zabawa to nie egzamin, a szkubaczki. Tak czy owak przecież będziecie robić. Prędzej czy później. Tylko nikomu nie mówcie, że ja i parę znajomych na te szkubaczki przyjedziemy. Nie trzeba straszyć. Wpadniemy niby tak wypadkowo. Poczęstunek stawiam ja, a koło czy wy. Termin ustaliliśmy na 3 stycznia 1953 roku. Po drodze wstąpiłem jeszcze do kamroka misternej. Ten stary, uroczy góral żywe wcielenie folkloru był oddanym pomocnikiem sprawy od pierwszej chwili. Był prawdziwą skarbnicą ludowych pieśni, legend, humoru, przysłów i jeszcze bardziej tajemniczych spraw, z których nie każdemu się zwierzał. Zapisałem u niego kilka ciekawych pieśni, które potem weszły do repertuaru zespołu. Śnieg sypał bez przerwy od nowego roku. Miałem poważne obawy, czy nie zasypie drogi do Koniakowa. Bądź co bądź, to najwyżej położona wioska w Beskidzie Cieszyńskim. No, może być kłopot. Na nartach nie byłoby problemu, ale nie wszyscy zaproszeni mieli narty. Z Katowic prowadziłem Brzezinę z Telewizji Polskiej z aparatem filmowym i filmem Makarczyńskiego o Mazowszu, abym mógł po zabawie poglądowo wytłumaczyć góralom swoje zamierzenia. Za Olzia ściągnąłem na agitację niezrównanego Władka Niedobę, górala z Napsia, kierownika zespołu Gorol, a zarazem aktora sceny polskiej w czeskim Cieszynie. Z polskiego Cieszyna profesora Guziura i redaktora Władysława Oszeldę, z Bielska moją ostatnią zdobyć, panią Kamińską z asystentką Basią Brandt. Wyjechaliśmy z Wisły samochodem i sankami. Sanki oczywiście pierwsze dotarły do Koniakowa. Samochód zawiódł już na pierwszych serpentynach kubalonki. Tył za bardzo obciążony aparaturą filmową i pasażerami nie pozwalał przednim kołom trzymać się wystarczająco szosy. A ponieważ był to właśnie Citroen, o przednim napędzie kół, więc koła kręciły się prawie po wietrzu, ledwo co liżąc szosę. Śnieg furczał jej spod pług, jak spod pługa motorowego, a samochód stał w miejscu. Dopiero konie góralskie, przyprężone do koni mechanicznych, pozwoliły nam wywindować się na szczyt kubalonki do beczki. Tu kierowca podrapał się w głowę i mówi: panie profesorze, no, jeśli pan chce dojechać do Koniakowa, to ktoś musi usiąść na masce albo na błotnika i obciążyć przód, bo na dół to my jeszcze jako tako zjedziemy, ale potem z Istebnej do góry, a nie damy rady. Tam jeszcze większa zwyżka i trzeba będzie rozpędem brać. No cóż, nie było rady. Usiadłem wraz niedawno na masce motoru z boku i to jeszcze w pozycji dość niewygodnej, aby nie zasłaniać widoku kierowcy. Guziur ulokował się na lewym błotniku i tak pełnym gazem ruszyliśmy w dalszą drogę. Trzeba było mocno się trzymać, aby nie zlecieć. Wiatr dał wściekle, wkrótce byliśmy oblepieni śniegiem jak przywołany. Niedoba upojony pędem ryczał z uciechy na przekór zadymce na cały głos swoje słynne o ho ho ho, a potem śpiewał: idzie macza gruniem, ale poza mną i Guziurem nikt tego nie słyszę. Kiedy ostatnie wzniesienie pod Krzyżową niedaleko Koniakowa i słowackiej granicy było pokonane, spostrzegliśmy, że Guziur zniknął. Prawdopodobnie zleciał gdzieś po drodze ze swego błotnika w śnieg. Przywędrował potem piechotą, przeklinając wszystkie Citroeny, zadymki, wszystkie szkubaczki, ale zrób na ciele i na umyśle. Nasze spiskowe szkubaczki zostały zorganizowane w przestronnej i miłej świetlicy Korączany Koniakowskiej, a wabiących się dziewcząt było znacznie więcej niż kiedykolwiek na jakichkolwiek szkubaczkach.
Po szkubaczkach Gazinka zaprosiła dziewczęta z izby i chłopaków pod okna na potańcówkę. Kapela ludowa rzępoliła fantastycznie, a przygrywali sławni na cały Beskid gajdziorze, huślarze, juneczek z Wołowej, Pawulo Kisternej, Haratyk z Koniakowa. Była jeszcze trąbka i dwa klarnety, kontrabas i perkusy, ale nie pamiętam już, kto na tych instrumentach grał, ale wszystko razem było niezwykłe, no, uroczyste i dzikie, zarazem jak zręby ochodzitej. Tańczono tylko na ludowo. Głowięzioki, kołomajki, piroleczki i inne cuda, które potem przetransferowane na choreograficzny język Elwiry Kamińskiej w balecie Śląska zapierały dech w piersi recenzentom zagranicznym. W przerwach między tańcami śpiewano białymi głosami rozmaite beskidzkie śpiewki przy wtórze klarnetu i gajd, a barwa głosu tak pasowała do barwy klarnetowych i gajdowych tonów, że czasem traciło się orientację, czy to jeszcze śpiewa Legierska, czy to gra właśnie w wysokim rejestrze klarnet. Notowałem, ile się dało. Potem wspólnie z Niedobą wygłosiliśmy w klasycznym dialekcie góralskim kontrapunktyczne przemówienie agitacyjne. Brzezina wyświetlił film poglądowy, a kiedy już światła gasły, na beskidzkim niebie pełni wrażeń i notatek i zdobytych nazwisk wracaliśmy dalej ku Wiśle.